Dzień dobry! Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, jedna bardzo ważna informacja. Jeżeli Wy lub Wasze dzieci nie wierzycie w pomocników świętego Mikołaja, to nie oglądajcie tego filmu, bo w nim odsłonimy całą prawdę. Kochani, wiecie, że ja jestem Waszą prezentową królową. Okolice świąt to najwspanialszy czas dla mnie w roku i wiecie też, jeżeli oglądacie moje live'y na Instagramie, że ja jestem w stanie w sekundę wymyślić prezent dla każdego, nawet jeżeli to jest Wasz bliski i to Wy nie macie pomysłu, co mu kupić. Ale ten rok będzie z różnych powodów wyjątkowy. Pomysłów na prezenty oczywiście nie zabraknie, ale prawda jest też taka, że te święta będą z różnych powodów oszczędnościowe. Prawda jest taka, że już samo wyprawienie świąt będzie w tym roku bardzo kosztowne, więc myślę, że jest to taki rok, w którym moglibyśmy pomyśleć o alternatywnych pomysłach na prezenty, takich troszeczkę innych niż co roku i kilka właśnie takich pomysłów chciałabym Wam podrzucić. W jaki sposób to zrobić, żeby każdy dostał prezent i żeby to był fajny prezent, ale jednocześnie, żeby to nie był prezent związany z nadmiarem, z jakimiś ciężkimi, trudnymi do sfinansowania wydatkami. Albo prezent, wiecie, no co tu dużo mówić, niepotrzebny. Tej jesieni przygotowałam dla Was dwa odcinki dotyczące drugiego życia naszych rzeczy. No i co tu dużo mówić, dla mnie, kiedy ja byłam tam osobiście, ale i dla Was, którzy oglądaliście te odcinki, zobaczenie sterty ubrań czy sterty elektrośmieci, które nie są już nikomu potrzebne i są oczywiście przetwarzane, coś dobrego z nich jeszcze powstanie, ale to chyba myślę, że i u mnie i u Was wywołało rodzaj takiej refleksji, że tych rzeczy mamy dużo, za dużo i tak naprawdę opływamy w przedmioty, które niekoniecznie są nam niezbędne. Więc być może te święta będą okazją do tego, żeby troszeczkę zrewidować swoje poglądy na prezenty i mówię to Wam ja, która prezenty uwielbia, ale myślę, że możemy poszukać jakichś takich rozwiązań, które sprawią, że i wilk syty, i owca cała. Prezenty będą, ale z głową i rozsądne i do tego będę Was bardzo zachęcać. A zatem w dzisiejszym odcinku kilka pomysłów na to, jak się obdarowywać troszkę inaczej niż co roku i jaki klucz zastosować, żeby tych prezentów nie było za dużo, ale żeby i tak było przyjemnie. Zanim Wam opowiem o kolejnych pomysłach na to, jak robić sobie prezenty w nietypowy sposób w tym roku, krótki komunikat od partnera naszego odcinka, Marki Plus. Chciałabym Wam podpowiedzieć, że przed tegorocznymi świętami idealny prezent znajdziecie w Plusie. Teraz kupując smartfon Samsung Galaxy A53 5G z abonamentem otrzymujecie drugi smartfon Samsung Galaxy A13 za złotówkę. Kupujesz prezent i dostajesz prezent. I to się nazywa sprytne rozwiązanie. Dirty Santa to gra prezentowa, przeznaczona raczej dla dorosłych lub prawie dorosłych, dlatego że ona zakłada pewien rodzaj wymiany prezentowej, która małym dzieciom może się nie spodobać. Ale jeżeli obchodzicie święta w gronie dorosłych i prawie dorosłych, to jest genialne rozwiązanie i już Wam opowiadam, na czym polega. Każdy ze świątecznych gości kupuje prezent o za ustaloną kwotę, możecie sobie określić mniej więcej, jakiej wartości powinna być to rzecz, i przychodzi z tym prezentem szczelnie zapakowanym, a więc mamy tyle prezentów, ile mamy gości. Przygotowujemy kartoniki z numerami od 1 do takiej ilości gości, których mamy, czyli powiedzmy od 1 do 10. I na wejściu każdy swój prezent składa pod choinką i losuje swój numerek. I teraz uwaga, kiedy przychodzi pora na rozdawanie prezentów, osoba z numerem 1 może wybrać dowolny prezent spod choinki. Może dotykać, może potrząsać, ale nie może odpakowywać. Kiedy już wybierze ten prezent, musi go wtedy odpakować i pokazać wszystkim obecnym. Osoba z numerem 2 ma już większy wybór, a to dlatego, że może albo wziąć jeden z zapakowanych prezentów spod choinki, albo ukraść prezent osobie numer 1, jeśli ta rzecz szczególnie się tej osobie spodobała. Więc teraz w takiej sytuacji, jeżeli prezent zostanie ukradziony, osoba, której prezent ukradziono, bierze nowy prezent spod choinki. Nie może kraść ponownie, tylko musi wziąć coś spod choinki. Prezenty mogą być kradzione wielokrotnie. Ja nieraz byłam na przyjęciach, na których jeden prezent zmieniał właściciela wiele razy, tworzyły się wręcz koalicje, żeby coś odzyskać lub przechwycić. No ale tak najlepiej ma osoba z ostatnim numerem, dlatego że ma tylko jeden prezent zapakowany pod choinką i nie wie, co to jest, i ma 9 prezentów, spośród których może dowolnie wybierać. Więc jest to naprawdę przewrotna gra, pełna humoru, pełna dowcipu. Oczywiście najfajniej jest być tą osobą, która przyniesie
się prezent, który będzie kradziony najwięcej razy i to jest rzeczywiście wielka frajda, jeżeli coś tak bardzo się podoba, że zmienia właścicieli kilkukrotnie. Z tego właśnie powodu nie polecam tego rozwiązania, jeżeli na pokładzie są małe dzieci, bo im jest po prostu przykro, jeżeli ktoś im odbierze coś, co im się szczególnie podobało. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że na moich świątecznych przyjęciach zdarzało się tak, że ludzie kradli sobie prezenty nie tylko wiele razy, ale też były już transakcje po zakończeniu gry. Okazywało się, że ktoś jeszcze prowadził handel wymienny albo wręcz odkupywał za jakieś korzyści niefinansowe coś, co mu się szczególnie spodobało. Muszę powiedzieć, że to jest fantastyczna gra, jest przy niej mnóstwo frajdy, trzeba się tylko odważać i kraść i będziecie świetnie się bawili. Im więcej osób bierze udział w takiej zabawie, tym jest weselej i tym śmieszniej, więc być może jeśli nie na Wasze własne święta, to nie wiem, na jakąś imprezę firmową czy w gronie przyjaciół o takim świątecznym temacie możecie ten pomysł wykorzystać. Prezenty tylko dla dzieci to jest świetne rozwiązanie, bo powiedzmy sobie jasno, dla nas dorosłych, dla rodziców zwłaszcza, radość naszych dzieci jest już naprawdę wystarczającym prezentem i niewiele więcej nam trzeba. Jeżeli widzimy, że nasze dzieci cieszą się z tego, co dostały od Mikołaja, to jest to dla nas prawie tak samo duża radość, jeśli nie większa, więc myślę, że to jest taki scenariusz, który możecie spokojnie wdrożyć w życie. Jedyna ważna rzecz, o której należy pamiętać przy takim pomyśle na prezenty pod choinkę, jest taka, żeby każde dziecko dostało tyle samo prezentów. Wiecie, dzieci nie, dosyć często, a na pewno do pewnego wieku, nie mają świadomości wartości pewnych rzeczy, w związku z tym nie chodzi o to, żebyśmy określali, że to będzie rzecz do 50 czy do 100 zł, ale jeżeli się umawiamy, że każde dziecko dostanie po 2 prezenty, to niech każde dziecko dostanie po 2, a nie więcej, ani mniej, bo to na przykład było coś bardziej wartościowego. Dzieci raczej liczą w sztukach niż w PLN-ach, więc weźcie to pod uwagę i przestrzegajcie tych zasad, żeby żadne dziecko nie było poszkodowane, żeby żadne nie dostało więcej. Jeżeli się trzymamy pewnych ilości, to te ilości obowiązują wszystkich. To jest bardzo fajne rozwiązanie, pocieszmy się radością tych dzieci, nam te prezenty naprawdę wcale nie są do szczęścia aż tak potrzebne. Prezenty w formie kuponów to jest świetne rozwiązanie, zwłaszcza jeżeli macie na przykład na pokładzie wybrednych nastolatków. Wiem coś o tym. Słuchajcie, kupony to nie muszą być karty prezentowe ze sklepów. Oczywiście mogą i najlepiej wiedzieć, gdzie taki nastolatek lubi się ubierać albo gdzie się lubi zaopatrywać w różne rzeczy i najlepiej wtedy rzeczywiście kupić taki kupon prezentowy do danego sklepu. Ale jeżeli nie jesteście pewni, który sklep będzie najlepszy, to można po prostu zrobić własnoręcznie bardzo ładny kupon. To jest prezent w postaci bluzy albo to jest prezent w postaci jakiejś elektroniki dla Ciebie do zrealizowania na noworocznych wyprzedażach. To jeszcze będziecie do przodu parę złotych. Chodzi o to, żeby w sytuacji, kiedy mamy wybrednych gości albo ludzi, co do których mamy wątpliwości, co im kupić, naprawdę wybrać opcję, w której to oni sami podejmą tę decyzję i wybiorą coś, co jest im przede wszystkim potrzebne, a po drugie, co im się naprawdę będzie podobało. Więc nikt się nie obrazi, jeżeli na przykład zrobicie tematem wszystkich prezentów pod choinką właśnie prezenty na karteczce, kuponowe, talonowe, prezentowe, jakbyście tego nie nazwali. W każdym razie to też może być coś niematerialnego, może to być jakaś wspólna wycieczka albo jakieś fajne wyjście na koncert. Papierowa wersja prezentowa z zadeklarowanym prezentem na niej będzie na pewno świetnym rozwiązaniem i uwaga, odpadnie Wam problem pakowania, bo można to zapakować, jak wiadomo, w cukierek. Żartowałam, w kopertę. Tradycyjne, stare, dobre, mikołajkowe losowanie to też jest świetny pomysł na to, jak podzielić się prezentami. Losujemy jak kiedyś w szkole osoby, wszystkie wypisujemy sobie na karteczkach i każdy losuje, komu będzie kupował prezent. Dlaczego to jest dobre rozwiązanie? Dlatego, że każdy dostanie jeden prezent, ale również dlatego, że nad tym, co dana osoba mogłaby dostać, możecie się zmużdżać rodzinnie i niech każdy wrzuci swój pomysł albo zasugeruje i wtedy łatwiej jest, wiecie, no jeżeli wszyscy myślą nad prezentem dla danej osoby, wymyślić coś naprawdę trafionego. Więc bardzo Was zachęcam do tego, żeby wrócić do starej, dobrej metody mikołajkowych, szkolnych losowań i wylosować sobie osobę, dla której kupicie prezent w tym roku. Jeden porządny, fajny prezent, który na pewno będzie dobrze trafiony i to na pewno będzie bardzo duża frajda pod choinką.
I bynajmniej nie chodzi o sejf, tylko o prezent, który będziecie wymyślać według danego klucza. Załóżmy, że każdy ma dostać jakiś prezent. Możecie to połączyć z mikołajkowym losowaniem i wybrać tylko prezenty, na przykład na daną literę. U jak ula. Powodzenia. Albo na przykład prezenty tylko i wyłącznie w danym kolorze. Albo na przykład tylko rzeczy do jedzenia. Kupujemy tylko i wyłącznie prezenty, które dadzą się zjeść. Albo na przykład mogą to być prezenty za precyzyjnie określoną kwotę. Nie mniej i nie więcej. Trzeba za dokładnie tyle pieniędzy zrobić jakąś kompozycję. Albo mogą to być prezenty tylko i wyłącznie polskiej produkcji. W 100%. Od surowca po wykonanie. Albo mogą to być prezenty jeszcze jakie? No, jakiś możecie przyjąć klucz, który sobie założycie, może jakiś tematyczny. O, na przykład, super pomysłem są prezenty, które tylko mieszczą się w kieszeni, tylko takie. Ja na przykład na ten rok zasugerowałabym mojemu mężowi, w zeszłym roku trafił fenomenalnie, założył dla mnie taką kategorię, tylko prezenty, które wejdą na mój palec. I ja bym szła tym tropem w tym roku, gdybym była moim mężem, bo to się sprawdziło w zeszłym idealnie. Teraz oczywiście żartuję, ale pomyślcie sobie, że w ten sposób, określając taki temat, czy jakiś rodzaj ograniczenia, klucza do tych prezentów, możecie sobie po pierwsze troszeczkę zawęzić wybór, co jest wygodne, a po drugie jednak to będzie spore wyzwanie. I myślę, że dużo frajdy, bo pewnie nie jedna osoba z Waszej rodziny zaskoczy Was swoim wyborem, na który Wy wcale byście nie wpadli. Mam nadzieję, że te pomysły okazały się dla Was inspirujące, ale pamiętajcie, jest jeden klucz do sukcesu wszystkich tych pomysłów. Absolutnie wszyscy goście muszą się do tych zasad prezentowych zastosować. No bo powiem Wam szczerze, i tu sypię głowę popiołem. Kiedyś się umówiłam z moim mężem, że kupujemy prezenty tylko dzieciom i że sobie nic nie kupujemy, a ja wyskoczyłam z prezentem i on był naprawdę wściekły i powiem Wam, że z perspektywy lat ja mu się wcale nie dziwię. No bo wiecie, to była kretyńska sytuacja, ja wyskakuję z prezentem, a on nic dla mnie nie ma, no bo postanowił przestrzegać zasad, a ja jakoś nie. Więc umawiamy się i wszyscy tych zasad przestrzegamy, czy to jest kwota, czy to jest kolor, czy to jest jakiś rodzaj prezentu, czy ilość. Pamiętajcie o tym, żeby przestrzegać je wszyscy. I w tym roku jeszcze mocniej niż po poprzednich latach podkreślę znaczenie listów do Świętego Mikołaja. Słuchajcie, naprawdę każdy w każdym wieku może napisać list do Świętego Mikołaja z tym, co chciałby dostać najbardziej. Ja, która uwielbiam dostawać prezenty, naprawdę, nie ma dla mnie chyba większej frajdy niż jak ktoś mi zrobi prezent, może tylko jak ktoś mi zrobi niespodziankę. Ale to się zdarzyło raz w życiu, bo mi zrobić niespodziankę jest szalenie trudna. Wracając do listy, ja sobie notuję rzeczy, które bym chciała dostać przez cały rok. Mam notatkę w telefonie, ona się nazywa Prezenty dla Uli i ja sobie tam wpisuję różne rzeczy, które wpadną mi w oko albo wklejam linki i wtedy przed grudniem, kiedy przychodzi pora na napisanie listu do Świętego Mikołaja, mam gotową całą listę, weryfikuję ją, bo może coś już sobie kupiłam, albo coś już mi się nie podoba, albo coś już nie jest takie fajne i mam to gotowe, więc naprawdę ułatwcie swoim bliskim zadanie przez pisanie listu do Świętego Mikołaja. Nie każcie im zgadywać, nie każcie im wymyślać, tylko im po prostu pomóżcie w taki sposób. No a co z tej listy Mikołaj Wam przyniesie, no to tego nigdy nie wiadomo. No dobrze, kochani, przypominam Wam, że mnóstwo świątecznych pomysłów, patentów na prezenty, na pakowanie, na przygotowania, na dekoracje, na nakrycie stołu znajdziecie u mnie na blogu. Na ulapedantula.pl macie zakładkę święta, a tam jest tyle tego dobra, że nic, tylko brać i wybierać, a nowe odcinki świąteczne nadal przed nami, więc zapraszam Was jak zwykle co poniedziałek na mój kanał, tutaj się będzie działo dużo dobrego. Nie wiercić się już, siądź na dupce. Tu nie, tu Marcin pracuje, no, na schody. Tu jest dobrze, tu jest dobrze. To uwaga, w zapisie. 3, 2. Czekaj, bo jeszcze Ludwika będzie skrzypieć. 3, 2. Nie puszczajcie mi dalej. Nie oglądajcie tego. Dziękuję.